koniec bardzo chcę powiedzieć, że ważne jest, by mieć miłość i konia, lecz bez żadnej pły. Projekt powstał z inspiracji książką Janusza Korczaka Kiedy znów będę mały. Zaprosiliśmy dzieci związane z Ardzoną Ośrodka Kultury Norwida na warsztaty, które przeprowadziła dla nas Weronika Idzikowska. Na tych warsztatach poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania, o czym marzą dzieci, o jakim świecie myślą. A kiedy kogoś kochasz, to powiedz to teraz. Możesz pochwalić albo życzyć uśmiechu. A jeśli brak ci słów, to namaluj obraz. Zrób coś innego i podnieś na duchu. Dzieci dzieliły się z nami swoimi przemyśleniami, swoimi marzeniami o lepszym świecie. Z tych przemyśleń powstał tekst nowej zupełnie kolędy, w który wpletliśmy także fragmenty tradycyjnej kolędy Śródnocnej Ciszy. Czym prędzej się wybierajcie, to nagranie nawiązuje także do czasów, w których obecnie żyjemy. Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Dlatego ta kolęda jest też takim dziecięcym manifestem skierowanym do świata dorosłych. Kiedy znów będę mały, będę objadał się racuchami mojej babci. To nie będę się bała popełniać błędów i powiem innym dzieciom, że z błędów można się dużo nauczyć. Będę mógł latać na poduszce pod kołdrą. Będę częściej protestować. Będę skakać po drzewach. Kiedy znów będę mały, już nigdy nie będę bawił się w wojnę. Zaczęłam malować, jak miałam, nie wiem, 4-5 lat i pierwsze moje obrazy powstały na ścianach mego rodzinnego domu i dostałam za to karę od rodziców, bo szpalery były zepsute i no, trzeba było od nowa remont robić. A później już w takim wieku trochę starszym, około 10 lat, to wychodziłam sama do lasu. Bałam się, ale od tej pory wiem, że trzeba iść tam, gdzie się boisz i wtedy będziesz mieć to, co chcesz. Urodziłam się dosłownie 15 kilometrów od Kijowa w Ukrainie. Poznałam swojego męża w pierwszej klasie podstawówki. Jasne, że wtedy nie myślała, że kiedyś zostanę jego żoną. Wyjechaliśmy z Ukrainy w 2014 roku i to był ten rok, kiedy na Ukrainie zaczęła się wojna. Zamieszkaliśmy na osiedlu Oświecenia na Nowej Hucie przez 5 kolejnych lat. Bałam się mówić, choć już zaczynałam rozumieć język, już mogłam czytać, powiedzieć o sobie, ale bałam się to strasznie robić, bo jednak wszyscy od razu słyszą, kto jesteś, skąd jesteś. Chodziłam nie do supermarketu, a chodziłam na targ, żeby kupować i jakoś zaczynać po trochu gadać. Bałam się w ogóle rodzić, tym bardziej w szpitalach Ukrainy. A tutaj, żeby jakoś zwalczyć ten strach, właśnie te obawy, to chodziłam na takie kursy przy szpitalu Żeromskiego i mój syn urodził się w szpitalu Żeromskiego. Pamiętam dokładnie ten dzień, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę już na pewną skalę, kiedy już ta mała wojna została już prawdziwą wojną. I też wiem, że ci, którzy walczą bezpośrednio na linii z Rosją, to też ich trzyma miłość, miłość do swojej rodziny, do swojej ziemi, do swoich ludzi. Bronią to, co kochają i musimy przechować to ciepło, przechować to światło gdzieś głęboko w sercu, żeby później, jak warunki się zmienią, to mieć tą siłę zbudować nową przyszłość. I właśnie ten obraz mi przyszedł po tych wszystkich myślach i rozmyśleniach o domu. Mojemu synowi zeszłej nocy się przyśniło, że jego rodziców, czyli mnie i męża, Rosjanie rozstrzelali na wojnie. Że pojechaliśmy tam do dziadków i to się wydarzyło. No i nie mogliśmy go uciszyć do rana. I to była stracona noc. I musimy z nim mówić o tej wojnie, ponieważ w przedszkolu są dzieci z Ukrainy. Dzieci, które widziały te wybuchy, które uciekały z, nie wiem, z jednym pluszowym misiem i z plecakiem.
Znając to wszystko, opowiadałem to ze swojej strony innym dzieciom i pojawiają się pytania, więc tego nie da się ukryć. Z dziećmi trzeba też mówić, tłumaczyć. Dla mnie jest ważne, żeby to dziecko mogło poznawać życie w bezpiecznych warunkach, móc robić to, co chce, myśleć, rozwijać te myśli, mówić to, co chce i żyć tak, jak chce i kochać, kogo chce. Syn mój jest takim dzieckiem i zawsze był, które wymaga do siebie więcej uwagi. I takim było do urodzenia i musiałam mu bardzo długo śpiewać na dobranoc, żeby zasnął. O tym, że gdzieś na świecie jest piękny las, a ponad lasem cieknie rzeka i nad rzeką stoi dom. I w tym domu pełno szczęścia i śmiechu. I że to jest nasz dom w przyszłości. Luli, luli, haj luli, przyleciły żurawli, poleciały tycho spać, zawtra znowu будут летать.